Narzędzia pracy szantażysty to teraz temat, który jest bardzo ważny, czyli jak to się dzieje, że szantażysta bywa jednak skuteczny, szantażysta emocjonalny, mobbingowiec czy przemocowiec emocjonalny. Jest kilka takich narzędzi. Jednym z nich jest propaganda. Propaganda, czyli zestaw różnych treści, które szantażysta będzie nam zapodawał, nam i naszym znajomym lub otoczeniu, który będzie, chociaż będzie się wydawało, że przedstawia to jako swoje dobre intencje i chęć przeprowadzenia jakichś tam swoich zamierzonych działań, tak naprawdę będzie wyrazem zagubienia i błędnej oceny rzeczywistości. Jednak będzie to tak przedstawione, że to my jesteśmy tym czarnym charakterem, a szantażysta dobrym bohaterem, czy tym, który ma dobre intencje. Czyli propaganda to będzie, będą różne określenia, przymiotniki kierowane w naszą stronę, etykietki, które bardzo ważne jest, żebyśmy właśnie nie kupowali jako prawdziwe i żeby widzieć w tym strategię, którą przejawia szantażysta. Możemy więc usłyszeć, że jesteśmy nieczuli, samolubni, bezwartościowi, niesprawni jako pracownicy, niekompetentni. Możemy też usłyszeć, że jesteśmy histerykami, wariatami, że jeśli próbujemy utrzymać jakieś swoje granice i kierować się zdrowym rozsądkiem, proponować racjonalne rozwiązania, to właśnie, że jesteśmy chorzy, nienormalni itd. Możemy też nazwać takie działanie patologizacją, czyli może tak być, że ktoś będzie właśnie tak nas traktował pod tytułem co się z tobą dzieje, tak jakby to z nami było coś nienormalnego. Mogą to robić oczywiście różne osoby, nawet takie, które obdarzamy zaufaniem czy autorytetem, nauczyciele, lekarze, prawnicy, nie wiem, pracownicy, ale również klienci, pacjenci i inne osoby z naszego otoczenia. Oczywiście robiąc tak, nasz szantażysta działa na bazie lęku, próbuje wzbudzić nasz lęk, wytrącić z jakiejś naszej pozycji, roli, no osiągnąć jakąś naszą bezradność. Jednym z tych działań jest również szukanie sprzymierzeńców. Może tak być, że padnie groźba, że ta osoba, jeśli nie zrobimy tego, co chce, to powie mamie, tacie, teściowi, przyprowadzi, nie wiem, policję, nie wiem, co jeszcze, wezwie jakiekolwiek posiłki, to tak jakoby miało to nas właśnie przekonać co do racji naszego szantażysty. Szantażysta emocjonalny może się też oczywiście powoływać na wszelkie inne jakieś autorytety wyższe, jak Biblia, Bóg, zewnętrzne źródła wiedzy, jakieś zasady, które mogą dotyczyć danego zawodu, na przykład mogą padać jakieś też, nie wiem, przekonania, że pracownik służby zdrowia ma służyć, a nie pracować, a służba to znaczy, że jest ona bezgraniczna i na żądanie, i na właściwie jak niemowlę, w każdym momencie ma być dostępny, o każdej porze dnia, albo pracownik w okienku czy w kasie, to może usłyszeć również tego typu rzeczy. Szczególnie jeśli padają podobne jakieś sformułowania z ust autorytetów, typu ksiądz czy jakiś urzędnik państwowy, może to być tym bardziej stosowane i przekazywane jako prawda, której mają się wszyscy podporządkować. Kolejnym narzędziem działającym na pewno mocno są negatywne porównania. Negatywne porównania możemy teraz słyszeć oczywiście w polityce, w różnych obradach Sejmu i tak dalej, że jesteś jak, i tutaj mogą paść bardzo różne, no, trudne do słuchania porównania, jak nazista, jak jakiś bezlitosny przemocowiec, skoro czegoś nie dajemy, okrutnik, nie wiem, można by tu rozwijać i rozwijać w nieskończoność. W każdym razie w efekcie możemy czuć się jako osoba niekompetentna, zaburzona, nie wiedząca co robi, czyli efektem tych wszystkich rzeczy i to wszystko, co składa się na mgłę, o której mówiliśmy, ma w efekcie doprowadzić do tego, żebyśmy byli tak skołowani, żeby zrobić to, co druga osoba od nas żąda.